Kolejne zakończone drogowe inwestycje w Częstochowie to fakty. Trwają kolejne, te, które robią wrażenie, jak na przykład budowa bezkolizyjnych skrzyżowań na DK91 czy przebudowa DK46, ale także te małe, choć niezwykle ważne dla mieszkańców poszczególnych dzielnic, jak choćby na przykład remont ulicy Złotej. To efekt działań samorządu, który pozyskał środki zewnętrzne na realizację tych drogowych zadań. W Częstochowie na szczęście mamy dobrych specjalistów od pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Dzięki temu perspektywa 2014-2020, która się zakończyła, była dla nas dobrą i szczęśliwą perspektywą. Udało się pozyskać 900 milionów złotych dofinansowania europejskiego na różnego rodzaju projekty o wartości przekraczającej 1 200 000 000 zł. To jest bardzo dobrze, bo to nas sytuuje jako miasto na drugim miejscu w województwie śląskim, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić więcej i więcej zaspokoić potrzeb naszych mieszkanek i mieszkańców, którzy oczekują od nas inwestycji w drogi, inwestycji w komunikację publiczną. I tak też właśnie było. W drogi zdobyliśmy i potem zainwestowaliśmy ponad 300 milionów złotych dofinansowania europejskiego w rozwój komunikacji miejskiej, w poprawę komunikacji zbiorowej, w centra przesiadkowe. Zainwestowaliśmy ponad 200 milionów złotych dofinansowania europejskiego. Także to wszystko pomogło nam w zaspokojeniu potrzeb naszych mieszkanek i mieszkańców. Największe inwestycje drogowe, które są aktualnie realizowane, na pewno zwracają uwagę nie tylko mieszkańców Częstochowy. To jednak tylko część tego, co ostatnio zmieniło się, jeśli chodzi o sieć dróg w naszym mieście. Częstochowianie nie mogą już korzystać choćby z wyremontowanej ulicy Mirowskiej wraz z mostem, ale także powstał też łącznik ulicy Warszawskiej z ulicą nad Rzeszną, ułatwiający też dojazd do DK91. To wszystko w ramach konsekwentnie realizowanego programu Lepsza Komunikacja. W ramach programu Lepszej Komunikacji w Częstochowie realizujemy wiele zadań. Są to oczywiście poprawa stanu naszych dróg i tutaj też poprawa stanu dróg to nie tylko te drogi, które widzimy, ale to też jest poprawa dostępu do specjalnych stref ekonomicznych, gdzie są przecież miejsca pracy, gdzie są inwestorzy i to też wpływa na zwiększenie liczby miejsc pracy na naszym terenie. Poprawa stanu dróg to też poprawa komunikacji między dzielnicami. Mamy też taki program w ramach programu Lepszej Komunikacji, czyli program związany z drogami lokalnymi, z rozwojem sieci dróg lokalnych. Każdego roku to jest kilkanaście milionów złotych przeznaczonych na ten cel, po to, żeby łatwiej było dojechać pomiędzy poszczególnymi miejscami w naszym mieście. Poprawa komunikacji to też inwestycje w ekologiczne przedsięwzięcia, bo jeżeli nie będziemy stać w korkach, jeżeli będziemy mieli dobry, szybki, płynny przejazd pomiędzy dzielnicami, to będzie mniejsza emisja CO2, mniejsza emisja zanieczyszczeń i będziemy mieć czystsze miasto. Poprawiając stan dróg w naszym mieście, mieliśmy też na celu skomunikowanie sieci dróg miejskich z węzłami autostradowymi, autostrady, która nam powstała, po to, żeby łatwo, szybko i bezpiecznie móc podróżować nie tylko wewnątrz miasta, ale też móc się szybko wydostawać na autostradę i podróżować w każdym kierunku po całej Polsce. Sporo więc jest już zrobione, cały czas dzieje się sporo. Jednak wszyscy mają świadomość, że poprawa systemu komunikacyjnego powinna nadal postępować. Rozwój nie będzie jednak możliwy bez wsparcia środkami, choćby pochodzącymi z Unii Europejskiej. Miasto jest mocno doświadczone pod kątem możliwości finansowych i musi posługiwać się i posiłkować się środkami zewnętrznymi. Dlatego też liczymy na te środki, które będą w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Oprócz tych środków konkursowych, które są do pozyskania z Warszawy czy z Katowic, jest jeszcze cały program, który będzie do zrealizowania na naszym terenie, w całym subregionie północnym województwa śląskiego, czyli to są regionalne inwestycje terytorialne. Regionalne inwestycje terytorialne na przyszły rok, czy na przyszły okres programowania z pieniędzy z Unii Europejskiej, to 160 milionów euro. To jest bardzo duża i znaczna kwota, z czego tak licząc po wskaźnikach, dla Częstochowy mogłoby przypaść około 70 milionów euro.
to jest duża kwota. Na pewno by nam pomogła w tym, żeby jak najszybciej zacząć zaspokajać potrzeby naszych mieszkanek i mieszkańców. Niestety ta kwota jest zblokowana w związku z toczącymi się negocjacjami między Polską a Unią Europejską. Liczę na to, że rząd polski w końcu ustąpi w temacie praworządności, że będą to środki, które zostaną odblokowane, że nie będziemy czekać, tylko będziemy mogli zacząć je wydawać, tak jak robi to dzisiaj Hiszpania i wiele innych europejskich krajów, które już korzystają z następnej perspektywy finansowej.